żebym tu kablem nie zahaczył. Ale ładne niebo tam jest. Nie wiem, czy na kamerze tak to widać. Dosłownie 5 minut i będziemy w tym action, bo to jest blisko stąd już. Ja właśnie widziałem, że przedwczoraj, spóźniłem się, były w Biedronce promocje na dynie, że 50 groszy za kilogram. Ale jak właśnie byłem wczoraj w sklepie, to nie było żadnych dyń. Ale ta moja Biedronka jest tak dziwna, często nic nie ma w ogóle, co jest związanego z gazetką. Ale fajny! Kerka idzie, bo tańczy. O, wiem, że się palcem nie pokazuje, ale tam jest KFC, w którym kiedyś pracowałem. I tu jeszcze czasami często odwiedzam. Często odwiedzam. Jestem właśnie na centrum. Chciałbym tam i sobie coś teraz zjeść. A tam nie można nagrywać teoretycznie. A co się byś tam z tym KFC kiedyś? Jak wracaliśmy z tych oczu. Nie wiem, kto tam ma zmianę dzisiaj, czy ktoś znajomy, czy nie. O, nie ma Marka ochroniarza. Widzę tak z daleka, kto tam jest, ktoś znajomy, czy nie? Kurde, dywnie ten wiatr był, fajnie, a tak to zimno. No właśnie, to jest nowy Starbucks, w sensie nowy, po remoncie. No ja tam jeszcze nie widziałem w środku, jak to wygląda, ale tak ładnie zrobili, tak oszklone, w sensie, że większe są te szyby, jakby te witryny na zewnątrz. Przez to jest tak, wiecie, jaśniej w środku pewnie, nie tak ładniej. Które w tym Carrefourze też mogłoby coś być. To jest taki Carrefour po lewej. I tam mogłyby też być jakieś takie rzeczy halloweenowe, jakieś pierdółki, tylko to jest trochę pod ziemią. Boję się, że to nie będzie zasięgu. Ja bym zjadła maka. Wczoraj dałam bratu na Happy Meala, żeby mi przywiózł kroksa. Nie było i wziął tą grę double. Zawsze coś. Ja może w Half Price też coś będzie. To bardziej tylko ubrania są. Nie, to takie bardziej ubrania są. Bo też jak już gdzieś coś widziałem TikToka, że w Half Price coś. Ale nowe okazje, coś tam. Ej, to nie jest Damian Skoczek? To jest chyba Damian Skoczek. Hit. Poszedł mi się przywitać. Ale mi będą przeszkadzał w zakupach. Czekajcie, zrobiliście mu ten zdjęcie. Skoczek, którego śledzimy. Eluwina, to napisałem.
Radek, prywatny detektyw. Ej, co tu zamknęli? To nie jest Action, to jest Flying Tiger Copenhagen. O kurde, ja pomyliłem. Ajajaj, niedobrze. No, wybrałam. Ja myślałem, to jest Action, mi się pomyliło. No może to coś będzie jakiegoś halloweenowego jeszcze. Coś tak nie wygląda za bardzo, że coś tu było halloweenowego. Ajajaj, świąteczne rzeczy. Już Mikołaje świąteczne. Tak zerkam. Coś tam na górze jeszcze widzę, jest też. No tu na dole to już wszystko świąteczne. Jakieś rzeczy jeszcze. Tacki, kubki. To nie wiem co to. No, o, tam jakieś duszki jeszcze widzę halloweenowe. O, to serce co Piotrek mi dał. Popielniczki nie potrzebujemy. Kubki, o, kubek halloweenowo koci. Muszę z tym kablem uważać. Świąteczne. Jeszcze pójdziemy na górę zobaczyć. Świąteczne. A czy już świąteczną kolędę słyszę? O, tu są jakieś halloweenowe te rzeczy. No, to jakieś coś opaski. To nawet nie wiem co to. No, będziemy na górę. No, kurde, się pomyliłem, ja bym pewnie, że to jest Action. Mikołajkowy live, na pewno też będziemy robić jakiś mikołajkowy live. Jak rok temu. Jakbym w Londynie coś był. O nie, piosenki, nie chcemy piosenek. Tu już nie ma nic halloweenowego. Lipa. Wszystko świąteczne. Jednak Piotrek miał rację. Kurde. Lipa. Już święto na całego. Nie ma nic. Teraz tam na dole trochę jedynie. Kurde. Może jednak ten deal to nie był głupi pomysł. Kurde, no. Jakiś, o, marker, a markę też poczuwałem. Może tu będą takie ten. Żebym miał taki celofan, żeby popcorn zapakować. Za mało osób ci to mówiło, no musiałem sprawdzić, jaki już jestem. A już świąteczne piosenki grałem, nie wytrzymam. Hit. Serio, takie te kolędy, takie, nie takie jak nasze. W sensie, że już i tak dalej, takie amerykańskie. Tu coś jeszcze jest halloweenowego przy kasie, widzę. Cukierki jakieś takie halloweenowe, coś. Mini fasolki różnych smaków. Lizaki halloweenowe, takie oczy. Ciasteczka brownie. Domek halloweenowy. Szkielet glukozowy. Te lizaki tak parę wziąć. I tak wiecie, wrzucić jakieś kubka czy coś. Mało. Ojoj. To są jakieś takie pucharki do picia plastikowe.
Też fajny taki chromo. A to co to? To jest taka ozdoba. A to? Bydło? A nie, świeczka taka. I to? Gdzie jest Polski? Mydło galaretka. No lipa. Jednak i przez halloweenowe trzeba robić wcześniej. W sensie przygotowania przynajmniej do nich. Mogliśmy już wczoraj na te zakupy. O, tu są jeszcze jakieś rzeczy. O, to ten nudek, co ma Piotrek. Jeden z nich, mamy go chyba tego. Pokazywałem wam go w domu. Jakieś lampki, kubek. Lipa. A tu coś jeszcze, patrzcie, się też nie widziałem tego na dole. Co to jest? Jakaś też dekoracja, szkielety, domek. Duszek mniejszy. Ej, to też fajnie, że tutaj napój jakiś nalać. Tylko nie ma ceny. Czaszka. A to co to jest ten domek? Nawiedzony dom, 560. Co to robi? Po prostu świeci? Po prostu takie coś, że świeci. Bez szału. No ale szybko, jeszcze dzisiaj mogliby to mieć. O, dzwonek do drzwi. Też ciekawe w sumie, fajne było. Tylko 5 dych, to już dużo. Już bombki świąteczne, ale jaja. Fajne pudełeczka świąteczne. O, tam już też wszystko świąteczne. Możemy się przejść, popatrzeć. Może coś się rzuci w oczy. Już świątecznego. Spróbuję może tego Carrefoura wejść. A, to wszystko też świąteczne. Tam jeszcze może jakieś słodycze. Może świeczki pomarańczowe. Ja nie mam takich świeczników ani, żeby je postawić. Na te długie patrzę pomarańczowe. No to już więcej słodyczy, też już nie ma takich halloweenowych. Chipsy, a to zwykłe. Nie ma. Wszystko świąteczne. No nic, idziemy dalej. O, a tutaj macie to słynne muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej, które jest teraz na językach wszystkich. Cały Twitter o tym huczał, jak to wygląda i w ogóle, że to szpeci. No dziwne, takie białe. Zasłania pas kultury trochę z drugiej strony. Ciekawe. Dobra, tyle tu już trzeba było iść w takim razie. W Rossmanie to raczej nic nie kupimy. Zresztą tego Carrefoura zobaczę.
Wcale zresztą sobotę nie kupiłam pierdół świąteczny za 120 zł. Już tak kupiłaś? Serio? Tak szybko? O, słyszę, że jestem pan, co gra na tym bękach. W sensie na wiaderkach. Jestem taki znany to jest z tego, że gra. No to jest w Warprice coś będzie. U, jakie wielkie te Funko Popy, co jest? Nie widziałem takich nigdy wielkich. Sztos. Jaki Iron Man wielki. Jaki Groot wielki w ogóle, co jest? Ej, zajebiste rzeczy, bo tu wejdę. Żeby pan ochroniarz nie wyrzuci. O, są jakieś wyprzedaże świąteczne jeszcze. W sensie halloweenowe. No coś będzie. Okej, to wejdziemy. Zobaczyć. Takie na mydło bym kupić. Co to są? A, halloweenowe te, żeby zbierać do tego cukierki. Ej, w sumie bym takie kupił na popcorn. A 40 zł? Pojebało ich? Coś słabe te przeceny. A to na mydło ile kosztuje? 20. No, w ogóle fajne rzeczy. Nigdy nie byłem wcześniej w tym sklepie. Funko Popy. Jest coś z Marvela? Green Goblin, ale mi się nie podoba. Nie widzę żadnych marmurowych. Jakieś świeczki w ogóle fajne. No ja tej macie nie mam nigdzie w pobliżu już, wiesz? Musiałbym godzinę jechać do Deals. A stąd to chyba jeszcze dłużej. Ale kurde, ten Funko Pop, ale to są z drugiej strony, ale wielki jestem Funko, zajebisty. Jeszcze tutaj patrzymy. No, zupki mnie nie interesują. Halloweenowe słodycze też nie widzę za bardzo. Co to za Oreo? Oreo z maczą. O lol, nie jadłem takiego nigdy jeszcze. Tu też jakieś inne. O lol. Ja nie wiedziałem, że są takie smaki. No nie przepadam za maczą, ale mógłby być ciekawy ten smak. Nie widzę nigdzie. Nic halloweenowego tu niestety. Więc idziemy dalej. Od 2 listopada będą Lidl z Marvela. To muszę popatrzeć, gdzie mam jakiś najbliższy Lidl. Bo ja mam same Biedronki, Żabki koło siebie, a Lidla gdzieś mam dalej. Kurde, już się ciemno robi, to nie wiem, u was to dobrze widać czy słabo? Bo mnie to nagle słabo już. Jakoś, jak jest ciemno. O, tutaj ten pan gra sobie zawsze właśnie. Na wiadra. Już od lat, odkąd pamiętam mieszkam w Warszawie, to zawsze sobie gra, albo na patelni. Tam gdzie się z metra wysiada. Spróbujemy do tego Carrefoura wjechać może. Zobaczymy jak to będzie zasięg. Tak jeszcze szybko myślę jakiś sklep w okolicy, ale właśnie to już nie ma żadnego dealu za action na nic. Spróbujemy, jak wyrzucicie zasięg to mi napiszcie na ktoś. Dobrze widać, jest ok, no to git. Jakby tutaj w Carrefourze wyrzuciło to napiszcie, to wyjdę. Bo tak właśnie pod ziemią trochę jest.
jakieś urodzinowe rzeczy. Nie, to urodzinowe, no to balony mamy już urodzinowe. No to już takie urodzinowe tylko. Na razie jest okej, no to dobra. To wchodzę głębiej. Uuu, komiksy. Ale jakaś taka zmieniona jest ta. Była gruba okładka. 9 ziko? Wziąłbym sobie, to nie mam teraz gdzie ich nosić. Coś tu pozmieniało w tym sklepie. Może po prostu znicze kupię i postawię na stole. Też będzie dekoracja. Nie wiem, że nawet świąteczne są Kinder niespodzianki, no nie wytrzymam. Ale jajca. Pamięć jest droższa od słów. Wyrzuciło mi w telefonie live'a, więc nie widzę, czy coś piszecie. To nie, złe zakupy nam się udały. Nic nie udaje, nie znam, nic nie kupiliśmy w sumie halloweenowego. O, Marvel. O, popcorn, może tu bym kupił popcorn, bo w Biedronce chyba u mnie nie ma popcornu. Przynajmniej nie kojarzę, żeby był. A jest jakiś za 3 ziko popcorn solony. A czemu ten kosztuje 8? Czemu jest taka duża przebitka? Wczoraj byłam w Netto i też już słodycze świąteczne były. Nie, muzyka, a nie to jakaś tam. Nie ma nic halloweenowego już. Lipa, wychodzimy. No nic, wszędzie się przeszliśmy po mieście. Lipa. Mam jeden z nich, właśnie taki duży, o Piotrek miał w tym swoich rzeczach. Więc jeden z nich mam właśnie, tak żeby nas tu postawić. Czekaj, ja sobie odświeżę. Kup chryzantemy i będą kwiaty jak do dekoracji. Kurde no. Tak jeszcze idąc na metro się rozglądał. Może coś się rzuci gdzieś jakiś sklep, bo czy jeszcze w ogóle też herbatki będę miał z Tian Fan jutro. Poprosiłem, żeby mi 5 pomarańczowych i 5 czerwonych zrobili. Masz takie pomarańczowe, że pod kolor Halloween. A czerwone też, że krew czy coś, nie? Też postawię na stole. Kurde, ale zimny ten wiatr, serio. W ogóle żałuję, bo wczoraj, oczywiście zapomniałem sobie zapisać, było w PlayStation siedziby impreza halloweenowa, na którą też mogłem iść. I potem właśnie to prawie zobaczyłem na stories, jak było po tej imprezie, że była ta impreza, mi się przypomniało, że mógłbym tam iść w sumie z live'em, jakbym się nie zapytał, to by się zgodzili. I co? I mieli tam dużo dekoracji halloweenowych, które może by się im potem nie przydały, to bym sobie nie pożyczyć. Dobra, spróbuję wejść do KFC, zobaczymy, kto jest w środku, bo dam was na dół, ochroniarz nie patrzył tak na kamerę, wiecie. Nie robi problemu. Bo nie ma tego mojego znajomego. Tam widzę, co na czerwonym wchodzi, a nie kto.
To nie widzę, ja nie chcę, nawet normalnie chcę. Ale sobie normalnie chcę. Mam już miejsce, chodź. Balony mam już kupione. W kształcie dyni, w kształcie duszków mam balony. No i co mi da, że kondomy nadmuchą? Jakby mu oczy namalować w sumie? Kurde, mają zamieszanie. Ja się sobie gdzieś siądę. W oczekiwaniu na... Kup białe nici i watę i pajęczyny zrób. Za miesiąc mógłbyś nie sprzątać domu i pajęczyny by były. Prawda. Damian mi odpisał ten, co go śledziliśmy. Gdzie jestem? Sorry, że tak na razie nic nie widzicie za bardzo. Chyba, że was zdejmę. Możecie mnie chociaż widzieć. Elo. W ogóle śmieszne, że chyba na live działa wszystko internet, a mi w telefonie przerywa. Hashtag play. Czekam trochę, aż kolejka się rozluźni. Widzę, że mają zamieszanko z zamówieniami. Dobra, wezmę coś do jedzonka, wrócimy do domu. Internet w twoim telefonie to inny wymiar, no serio, mam jedną kreskę, nie? Czarno widzę to zdoby, a co, dzięki Piotrkowi, tym jego zdobom i tym, co już kupiłem wcześniej, to trochę ich mamy. Czekajcie, idę.
po mnie wołają. Czekajcie, bo muszę was przyczepić. O. Weźmy sobie coś na wynos, żeby tutaj nie przeszkadzać. Siema. Twistera. Serbekon. Specjalny? Serbekon, bez pomidora, z ogórkiem zielonym. Stówek co ode mnie za kanapkę, czajcie? A to łobuzy. Mam live'a jak coś. Co? Live'a tu mam jak coś, ale nie widać cię, ale tylko nie mówić wiesz. Z pomidorem chcesz, czy z... Bez pomidora, z ogórkiem. Wolę uprzedzić, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo, co powiedzą. Wiecie, jest ostatni dzień miesiąca? Chyba tak, nie? Czyli mają inwentaryzację miesięczną. Twistera. Zamiast pomidora... Live'a mam. Zamiast pomidora to z ogórkiem. I zamiast mają może być ten sos teriyaki. Trzeci raz pytają. Oj, ja właśnie nie wiem, czy jest 30, czy 31. Ja żyłem, że w tym rzędzie jest 30 cały czas. Jestem dzień do tyłu. Zamówienie numer 97. No to ostatniego dnia miesiąca zawsze w KFC inwentaryzacja jest miesięczna. Gdzie liczy wszystkie produkty, rzeczy. I się sprawdza ze stanem w komputerze. Ile brakuje czegoś. Tak do ręki wezmę. Tak do ręki sobie wezmę. Radykalnie z czym? Z sosem kentaki. No dobra, wiem. Nie usłyszałam o tym. Dobrze, to nabij mi to jeszcze. A Kasia nie robi drugiego? Bo też się mnie pytała przed chwilą. Nie, nie. Ej, Kasia. Siema. Siema, no. Taki po zawsze wyjadasz. Nie, z tym teriyaki właśnie. Sorry. Ale zjem. Tego kentaki na to właśnie nie próbowałem. A czemu się nie? Ale macie ambę, widzę. Czy za przebranie jest zniżka? Bo jestem przebrany za złodzieja z Kevina Sam w domu. Dobra. Dziękuję. Przeszło? Dziękuję. Lecę dalej. To mniej zmiany. Pa, pa. Ja wychodzę z tego, bo to ciepło. I nie widzę tego. Nie widzę czatu, bym się zablokował znowu ten internet. Szkoda, że już nie ma tego ogródka. Jesteśmy sobie usiedli. O, tam ciepło, tu zimno. Czekajcie. Działa, działa. Teraz tak, na chwilę was schowam do kieszeni, w sensie nie będę widział czatu. Bo chcę sobie szybko zjeść po drodze, przed metrem. No i wracamy do twisterka takiego mam. Z jakimś sosem Kentucky. Nie wiem co w ogóle jest ten sos Kentucky.
sobie jadł, nie znalazł nigdy czatu. Masakra jak wieje. Ale jest wielki, ten XXL. O, zimno, wieje. Ale ładne niebo jest, ale ładnie, jak to wygląda, super wszystko. Czekajcie, aż sobie nagram. To jest mega ciekawe niebo. Smacznego, dziękuję. Kurde, gdyby nie tutaj te prace drogowe, to ładnie wyglądał. Przejedny kawałek. Mega ładnie to wygląda. Na zdjęciu już trochę gorzej, ale na wideo fajnie. Czy my mamy głodnie patrzeć na to? Tak. Chcieliście się tylko patrzeć, ale nie czujecie, jak pięknie pachnie. Niam, niam. Niam, niam. Ale ładne jest to niebo, super. Podoba mi się. Dobra, no to ozdoby mamy z głowy. Z głowy ze szczęścia nic nie kupiliśmy, więc zostaje nam spożywka teraz. Więc pójdziemy do mnie do Biedronki, bo tam jest promocja na ciasto francuskie, jest promocja na ten Monster Mash. Ale byłem głodny. Wejdę sobie tutaj po ziemię, bo mi zimno od tego wiatru. Coś dalej nie widzę czatu, bo jem. To jest ten program, o którym wam mówiłem, że Rezi odgapił jakby odwrotność tego swojego domu strachów. Ciekawy jest taki Prime. Zapłacił za to, żeby być w całych podziemiach tutaj reklamowany. Patrzcie, na każdym tym jest Prime Video, na każdym ekranie. Mocne. To mnie ciekawi, co to jest za film.
Jak coś fajny ten sos Kentucky. Taki ma smak wędzonego sera. Skończyłem. Szkoda, że nie wziąłem żadnej serwetki. I mam chyba w kieszeni serwetkę jedną. Tak, mam. Z ostatniego razu. Z Krakowa chyba jeszcze. Elegancko. Dobra, już was wyciągam, żeby mieć na podgląd. Odświeżam. Dobra, jestem jak coś. Widzę, że nic nie pisałeś na ten czas. I coraz ładniejsze jest to niebo, coraz bardziej takie pomarańczowe. Kurde, to zaraz bym jeszcze poszedł zobaczyć. Ale tam w sumie nie ma żadnego pepka, nic. Jeszcze myślę na szybko. Chyba nic z tego. No i wracamy na chatę. Nic nie pisaliście? No mi wskazuje, że nic nie pisaliście. To chyba, że mi się nie zczytało. Zimna noc będzie jak takie niebo? Naprawdę jest takie coś, że jak takie niebo to jest zimna noc? No już jest zimno. Ostatnio co mam to smacznego? To bigosie psujcie? To mi się nie załadowały te wiadomości w takim razie. A ktoś coś pisał, mam nadzieję, że w Żabce są jakieś lawinowe rzeczy do jedzenia, co tam jest. Wierzący nic nie ma, ja wczoraj patrzyłem, to tylko jakieś te cukierki były halloweenowe. No tak, to nic nie było takiego halloweenowego. Nawet dyń nie było. O matko, ile ludzi, chyba czekam na kolejny. Się boję, że jak tak się wepcham z tym plecakiem, że mnie zgniotą, bo... No, poczekam na kolejny. Nie będę się pchał. Chyba za 4 minuty jest kolejny. Dobra, idę do Biedronki, do później może się spotkamy. Dobra, Fati, do zobaczenia w Biedronce. Dobra, sprawdźmy listę zakupów. Popcorn. Nie wiem, czy kupię w Biedronce, bo wczoraj się rozglądałem i nie widziałem. Poczekam, aż odjedzie, żeby hałas takiego nie było.
popcorn. Wczoraj zaglądałem, nie było, nie widziałem. Czarny marker w Biedronce? Raczej nie będzie. Czarny sznurek też nie. Ogórki będą, paluszki będą. Serki podłużne? Raczej wątpię. Ciasto francuskie będzie, bo patrzyłem wczoraj na promocji. Krem czekoladowy będzie, dżem będzie, mleko będzie, cola będzie, chrupki Monster będą i cukierki halloweenowe. No dobra, to większej rzeczy będziemy mieć z Biedronki. Bo mi się teraz odbija po tym twisterze. Kurde, ile ludzi na ten centrum wsiada. Jestem ciekaw, ile dziennie takie metro ludzi obsługuje. Pewnie z miliona, bo więcej. Pałem do tamtego. Fajnie stanę w środku, tak? Przepraszam. Żeby nie odpracować ludzi. Następna stacja Polityczna. Więcej czasu w metrze spędzimy niż na tych zakupach na live. Dzisiaj. Ciasto?
galaretki nie zapisałem, że mam kupić. Dobrze, Kasia, że się przypomniało. Dzięki tobie. Galaretka. Następna stacja Racławicka. Następna stacja Wierzchnia. Ej, a w sobotę są normalnie otwarte sklepy, tak?
siadam, poczekam tam. A w ogóle teraz zobaczę, że są nowe ekrany. Wcześniej nie było tych takich z czasem metra. Takie były tylko o tamte żółte. Nie wiem, czy widzicie tam. Zostanę jeszcze na stacji, ale musiałem wysiąść, bo za przeproszeniem od tej pani troszkę śmierdziało i mi było niedobrze. No to dobrze, w sobotę są czynne, więc tak naprawdę muszę kupić tylko rzeczy na jutro, takie te halloweenowe, żeby te TikToki nagrać. I coś na śniadanie na sobotę, ale to pewnie kupię tosty. O, tosty, jeszcze sobie dopiszę do listy. Chleb tostowy, szynka, szybka, szybka szynka, szynka, ser. Dobra. O, już idzie kolejny. Ale w ogóle jestem ten, zdziwiony, bo w ogóle nie mam przebieranych ludzi. Chociaż może jeszcze trochę za wcześnie. Chyba, że wszyscy będą jutro rzeczywiście świętować, imprezować takie halloweenowe imprezy. Zazwyczaj w Warszawie to na, tak na mieście, że coś to strasznie dużo przebieranych młodzianków jest, a teraz nic. Idziemy tu bez więcej miejsc. Wy jutro wszyscy macie wolne? Stacja Wilanowska. Drzwi otwierają się z lewej strony. Bo jak w sumie jutro macie wolne, to ja mogę zrobić rano tego live'a. W sensie teraz bym sobie kupił składniki wszystkie potrzebne. A wyjątkowo bym się postarał wstać jakoś, nie wiem, bez o 9. I wtedy o 10 bym się odpalił. I chłopaki wtedy sobie pojadą, będę miał spokój. Mógł sobie spokojnie nagrywać i ten, i gotować. Wyjątkowo live z rana, już takiego wczesnego nie mieliśmy. O 10 na cmentar, a potem do rodziny na obiad, a... No tak teraz myślę, no bo też miało lepsze światło, bo ja chcę nagrywać te TikToki, teraz tak o tym pomyślałem. To muszę mieć lepsze światło w kuchni. Więc lepiej by mi to było nagrywać jutro. Przy natural świetle, że tak powiem. Jak będzie jaśniej w kuchni. Bo jak wiemy, nie w kuchni jest ciemno dość. Jak już tam nieraz coś wieczorem gotowaliśmy. Myślę, że większe robi na cmentarzu, ale może się mylę. No nie wiem, to spróbuję, a najwyżej jak nie to, to sobie zobaczycie w formie powtórki na YouTubie. No bo teraz bym sobie kupił te rzeczy, w większości pewnie. I wziąłbym się może za sprzątanie już.
No tak naprawdę muszę posprzątać całe mieszkanie. Już troszkę ugotować i udekorować, nie? Więc tak szczerze potrzebuję 6 godzin. Jakbym zaczął o 10, to o 16 bym skończył. Miałbym wszystko gotowe. Tylko o 16 właśnie nie przyjadą. O, ale wieje. Nie znoszę już tyle lato z powrotem. Nie znoszę wiosny, ani zimy, ani jesieni. Jesień jest ładna. Jak te drzewka, tak właśnie te liście mają takie kolorowe i tak dalej, tylko to jest ładne w jesieni. Nie wiem, ja jestem strasznie ciepłolubny, ja mógł w ciepłym kraju mieszkać. Chce mi się siku bardzo. No też właśnie myślę, Kasia, o tym, że w sumie jak to wszystko jutro wrzucę, czy to będzie mieć sens, jak już będzie po Halloween, właśnie nie wiem, kurde. Czy jest w ogóle to sens nagrywać te jedzeniowe rzeczy. Bo będzie po Halloween, to będzie w sumie oglądał. Na co to komu, jak już się nie przyda. No już pana nagraliśmy, jak na czerwonym przechodzi. Brawo. Witaj z powrotem. Jak nie wieje, to jest super, ale jak wieje, to jest tragedia. Dobra, chodźmy do Biedry. Odstawiam telefon, więc na razie nie... A nie, muszę mieć telefon, wziąć listę przecież zakupu. No, mógłbym dzisiaj zrobić w sumie. Te paluszki mógłbym dzisiaj zrobić z czekoladą. Ale ludzi, zawsze jest tylko ludzi w tej Biedronce. Dobra, weźmy ciasto francuskie, paluszki. O, widzicie, tanie. Potrzebujemy 4. Cyk. Nie wiem, pan otworzył mi drzwi i poszedł sobie. Dziwne to było. Oho, już się zasięg traci, widzę. Zajebiście. Myślę, czy was nie ten. O, patrzcie, jakie halloweenowa deska przekąsek. Jakiś ser jest z pestkami dyni, salami mini. Jakiś czarny ser. Kurde, was, nie wiem, czy was nie odniosę i przyjdę tutaj sam na te zakupy. No, chyba tak zrobię. Wsuwam to ciasto francuskie, żeby się nie zniszczyło. Wrócę tu i po prostu przyjdę sam na spokojnie sobie zrobić te zakupy. Bo i tak widzę, że przerywało. No dobra, część rzecz sobie kupię, dam do noszenia później. Tak na szybko przemknę przez sklep. Wezmę te ciasto francuskie, paluszki i kole. A resztę kupię
jak przyjdę aż drugi raz. O, i paluszki też na promocji, zajebiście. Gdzie są paluszki? Precelki, precelki. Tu są paluszki. Jakieś takie, żeby były niepołamane. W miarę. O, i nadepnąłem sobie na kawę. Kurde, jaka kolejka. Widzicie to? Nie widzę tych duszków. To tu są. I wciąż nie są na promocji. Dlaczego? Jest popcorn, ale nie chcę taki, muszę być taki już zrobiony. No, będą mikrofalówki. Ale widzicie, taka jest kolejka na pół sklepu, praktycznie na cały sklep. Tu stoimy my, a tu się kończy sklep. Hit. Jutro zamknięty każdy zrobi zakupy, prawda. Kurde, wypaść nie ma promocji, a te duszki wczoraj było. Warto by jakieś inne, większe. Teraz nie widzę. Na patelni da się zrobić ten popcorn? Serio? To go wezmę najwyżej, potem jeszcze. Ja robiłem kiedyś na patelni, ale takie zwykłe, tam kukurydzę po prostu. Na oleju się robiło i się przykrywało przykrywką, ona się tam robiła w popcorn. Tutaj tak samo ty mi dajesz oleju? Serio? No to wezmę, dobra, dzięki. Pytanie, co to się?
To jesteś 20 minut jeszcze w tej kolejce. Dziwne, tyle są obsługowych kas tutaj. Tam jest 3, 6, 9 są obsługowych kas. Tak wolno idzie? Znaczy się na liście, co już mamy. Paluszki mamy. Ciasto francuskie razy 4 mamy. Rupki Monster mamy. I tyle w sumie na razie. Czemu Kasia? Najwięcej przecen to na alkoholach oczywiście. Wszystkie kartki czerwone, pomarańczowe. Każdemu cię coś nie idzie. Bo to straszliwy dzień. Siema chłopku. Taksi Polska. Chcesz mnie podrzucić do mieszkania taksi? Właśnie jestem ciekawy tutaj, czy w tym mieszkaniu chodzą. Bo na poprzednim mieszkaniu chodziły dzieciaki po cukierki. A tu jestem ciekawy, czy chodzą. Widzę cię, stoję za tobą w sklepie. O! Jak wiedziałeś, że to ja? Jak wiedziałeś, jak tu wejść? Jaki to kanał i gdzie nadaje? O, kole też by się przydało wziąć. Weźmiemy. Będę podniesiony w rzeczy. Miałem kole na liście, czy nie? Miałem. Odznaczam. Jest. 1/4 rzeczy kupionych.
dwie kasy nie działają. Pan sobie to przyszedł w ogóle bez kolejki, bez niczego? Dzisiaj nie będę. Dobra. No już odebrał pan. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Dzień dobry. Zyskamy pierwszy akt. Tylko się boję ten kabel, żeby nie zahaczyć. Muszę wstać numer telefonu. Rachunek stałego klienta został aktywowany. Wybierz swoje artykuły oraz dowód zakupu z drukarki fiskalnej. No, tylko dawno tego już nie widziałem. Czekajcie, muszę odświeżyć, bo mi się znowu nie ładuje. Dobra, no część kupiłem. Odstawię was. I wrócę się jeszcze raz, pójdę jeszcze może do Żabki, zobaczę na te halloweenowe jakieś rzeczy, co mają psa. W sensie to jakieś tam słodycze czy coś. A przyjmujesz przebierańców? Mam jakieś parę słodyczy, mogę wam rzucić, jak ktoś przyjdzie. O ile będzie ładnie przebrany, bo jak nie, to nie. Dobra, daję was na dół i widzimy się na górze. Proszę, proszę. Nie wiem, czy widzieliście, jakie fajne pieski.
się. Cześć. Zawsze jest ciekawe, jak się wraca z zakupów. Co się przyniosło. Czekajcie, zostawię to tu. Ej, Lubina. Siema, Kupson. Taksi Polska, dzięki za obserwację w ogóle. Sorry, bo wcześniej nie widziałem. Tak szybko wrócił? No już 2 godziny zeszło nawet. 2 godziny zeszło. Dobra, czekajcie, wyłączę plecak. No dziwne, bo załączyłem ten program do zmiany scen. Witamy w Spider Społeczności. Mopsiak 5, dzięki za obserwację. Przyłbik dla ciebie. Witamy w Spider Społeczności. Dzięki wielkie. Jak to w ogóle trafiłeś? Na ze strony głównej, czy jak? Patrzcie, się zmieniłem na rozmowy i zaś mi IRL wyskoczyło. Rozmowy. Gotowe, odśwież. O, teraz działa. Dobra. Wyłączamy plecaczek. Tak jak ty tu trafiłeś, no? Ja się ze strony głównej, czy jak? Parasol. Ale ciepły ten nagrzał się. Ej, dużo zjadło, 26% zjadło. Strasznie dużo. Tak naprawdę 1,5 godziny, 26%? Dużo zjadło baterii. Aż dziwne, nie podoba mi się to. Dobra, wyłączone. Co tu się dzieje? A co tu się nie dzieje? Nic, nie ma w tych sklepach, wszystko wykupowali już. Serio? No. To już było. A w Biedronce taka kolejka, że aż do końca sklepu jest. Szukałem jakiegoś streama, cię znam, zakładkę rozmowy. O, no to fajno. To witamy, witamy i zapraszamy częściej. Dobra, moi drodzy. Mam wrażenie, że to zależy od humoru plecaka. No dziwne, bo 26%, a ile? 1,5 godziny dziś nas nie było tak na oko. Bo 2 godziny trwa live, trochę coś o mieszkaniu jeszcze gadałem. Dużo zjadło. Może to zależy też od temperatury na zewnątrz, nie wiem. Na przykład w Krakowie mega długo chodziliśmy przecież. Mega długo chodziliśmy i nie zjadło aż tak dużo. Jak to wtedy przeliczaliśmy, że 15% na godzinę chyba, nie? Jakoś tak. Chyba mi to wtedy wyszło. O, ostatni odcinek tego. Ryzjego Dom Strachów. A może ten, oglądę sobie z wami tego Ryzjego i potem pójdę do sklepu jeszcze. Mam pomysł na rzeczy za punkty. Zrób. Za jeden punkt nic, ale za jeden punkt? O, kicia kocia przyszła. Dobra, to czekajcie, ja się rozbiorę. Oglądniemy sobie ten odcinek Domu Strachów Rezdiego. Ja potem się z wami pożegnam i ten. I pójdę sobie dalej na te zakupy, jeszcze do Biedronki, do Żabki. Kicia kocia, kicia kocia. Kicia kocia. Kicia kocia. Oj, stój. Dobra, idę się rozebrać i zaraz do was wracam.
Dobra, nie zwracajmy proszę uwagi na co ci się stało z moimi włosami po czapce. Jestem. A kto to Rezi? Nie no, Reziego nie znasz? Reziego to raczej większość osób zna. Dobra, to, przyspieszonko. Akurat sobie oglądniemy. I będzie git. Dobra. Witajcie w programie Dom Strachu. 8 znanych influencerów i celebrytów oraz jedno pozornie... No to możemy przewinąć, bo to wszystko wiemy. Ej, smak Szumiego, pierwszego przegranego, no. Dalej czuć. Kiedy to było? Szczerze nie pamiętam. Kiedy to było? Wiele godzin temu. No i ktoś pójdzie w ślady Szumiego. Zobaczmy, kto odpada z programu. O ty jeb... To ja. Żarcik oczywiście. W międzyczasie, gdy pożelka sięgnęła, dałem się nabrać. To nie jest takie proste, a ja tutaj wymagam od niej niestworzonych rzeczy. Natomiast no, mam dla was do ogłoszenia sytuację nieprzyjemną dla pewnej osoby, czyli to, kto naprawdę odpada. I tą osobą jest... Nikt, bo każdy dał radę. Ale clickbait! No, poważnie. Daliście radę. Były naprawdę mikro drgnięcia o to po niektórych, ale to się nie zaliczało. Naprawdę daliście radę. I praktycznie u każdego było te mikro drgnięcie, więc gdybym teraz miał zdecydować, kto rzeczywiście odpada, byłoby to nieuczciwe. Więc macie jeszcze szansę chyba wygrać. No coś na pewno, nie? Finałowy odcinek, no to jest coś niesamowitego, bo jakby nigdy do tego momentu nie... Kolega Reziego. Dotrwałem, więc no wszystko to jest inne. Wszystko to jest takie jakby na bogato. I ja nie wiem, co mam zrobić teraz. Kto wygrał ogólnie program? No nie wiem, zobaczymy. Na co ma najwięcej żyć aktualnie, więc ma największe szanse? Nie wiem, ja już nie wiem, bo to jest taka kwestia przypadku, tak szczerze. Po prostu ktoś musi w danym momencie stracić panowanie nad sobą, bo tutaj wszyscy jesteśmy już tak wyszkoleni w tym, że trzeba się rozkojarzyć i to jest akurat ten moment, kiedy może ktoś skazić swoje życie. Nadal mam nadzieję, że to będę ja, bo wszystko jest czarne albo białe, jeśli chodzi o konkursy. Dobrze, Kasia. Bardzo was proszę, żebyście wstali i podeszli tutaj wszyscy, bo musimy sprawdzić, kto w końcu ma wygrać, nie? Zapraszam tutaj, kochani. Każdy ciągnie po jednej zapałce, ten, kto ma krótką, idzie na zadanie. No nie, ja się rozpłaczę, nie pójdę. Ej, koło tego live był live, cytuję, robię dupę z dyni. Dupę z dyni? Chwytający tytuł, ciekawy. I skryję od razu, żebyśmy nie wiedzieli od razu, kto... Tomofon dzwoni. Kto idzie, kto nie idzie? Oj, to było szybkie. Kto to? Kto to? A co, czekasz na kogoś? Nie, ale kto to? Nie powiem ci. Ale ktoś znajomy? Nie, pierwszy raz tego pana zobaczę. Okej, okay, pa. Dostawa. A. Przebierańcy? Nie, takieś dostawa. Właśnie nie wiem, czy tu chodzą po bloku. Bo w tym, w poprzednim mieszkaniu, jak mieszkaliśmy, to była taka kartka wywieszona na drzwiach. I pisało, że będą chodzić dzieci, ale że wiedzą, że nie każdy jakby lubi Halloween, nie każdy jakby obchodzi. I że jeżeli ktoś chce, żeby dzieci mogły przyjść, żeby po prostu, że ktoś chce przyjąć te dzieci i poczęstować czymś, to żeby na drzwiach miał przylepioną kartkę pomarańczową czy coś. Czy na wycieraczce, że miał kartkę pomarańczową. Jakoś takie coś tam był, jakiś taki pomysł. A że jak ktoś nie miał, to nie. Prawdopodobnie. Już widzę. Dobrze, kto ma krótką zapałkę? Ja miałam długą na pewno. Bo ale widziałam po tobie, że miałeś krótką. No nie, no chyba sobie żartujecie, nie? Trzecie zadanie, no słuchaj. Rekordzista programu. Znowu zostajemy w trójkę. Sam ją wybrałeś, okej? Czekaj, dobrze Glecu, zakładaj kurtkę. Daj mi chwilę czasu, że nam ci świecie. Ale przecież ty w tym zadaniu jesteś najlepszy. Mówi panie potrafię. Nie. Już chcę ci gratulować. Zakładaj kurtkę, idziesz na zadanie. Zobaczymy, czy wrócisz tutaj żywy. Jak tam gdzieś jakiś manekin, to wszystkie. No powiem ci, no, masz pecha, ale jesteś w finałowym odcinku. I co, i kolejne zadanie znowu, że idzie po tą złotą monetę? Pomimo tego pecha, szanuję. Do lasu, co ci przyniesie z lasu? Wszystko ci przyniosę z lasu, niezgrane. Rezi, Citrox, Natix są git, ale Radek i Kaluch są giga szafy. Giga szafy? Żeton. Jak myślisz, ile czasu? Okej, okay. 10 minut. Już. Dobrze, ty. Wszedłeś w prawe, naprawdę. I czerwona latarka 10 minut, czerwona. A no tak, widzisz. Żeton, 10 minut, jest 55 po północy, jest już późna pora. Trzymam kciuki, mordeczko, no. Do lasu. Trzymasz kciuki, tak się mówi. 10 minut. Panie operatorze, co ci poradzę, nie? Niech pan uważa, bo jak już wiemy, to miejsce jest i na grobek, że nic. Sytuacja dla Glenca nie jest prosta. Chłop trzeci raz idzie na zadanie. Naprawdę szacun. Razem tworzymy taki zespół, którego nie da się złamać. Jesteśmy jak Avengersi. Dwuosobowy Avengersi. To takie początkowe odcinki. Pamiętajmy, to może żyć. Nie róbcie tak na cmentarzu. Żeby troszkę jednak dopiec w tym finałowym odcinku naszym uczestnikom,
włączamy czerwone światła. Taka kwestia przypadku. Ale widzę, że Ganga Murun jest też w centrum teraz. IRL robi. Tam, gdzie byliśmy. Gdybym wiedział, to byśmy podeszli do niego się powitać. Nie mogę się przepowiadać za Bruce Lee, ani Kim Jong-una, ani za Sonaldo. Tylko my byliśmy z tej strony. Widzisz, tam jest ten Half Price, co byliśmy w nim. Czyli od drugiej, oni są pod Patem Kultury, od tej drugiej strony. Czy może można by było? Czy mi się wydaje, że Bruce Lee by pasowało? Taki wiesz, Bruce Lee po 15 pierogach. Jezus, Kazik spóźniony już 20 minut. Tragedia. Tak szczerze, po prostu ktoś musi w danym momencie stracić pan... Reakcja Kita była niesamowita. Lipa już długo dusza. Szczerze? Zdziwiłem się. Myślałem, że tam będzie czekało na mnie coś innego. Siema, mordo. No chyba, że z tym manekinem, który zrobiłem krzywdę. Przydałbym się taki szkielet. Masz coś dla mnie, mordo? Nie widzę nigdzie Natsu, więc jest szansa, że jest ona w toalecie. Tak, była w toalecie, są czerwone światła. I Kizo się szybciutko uaktywnił. Gdzie on mi uciekł? Gdzie on mi uciekł? Straciliśmy wizję na kuchnię. Co tam się dzieje? Żeście pochowali trzeciego z boku? Co to było? Siema, Paweł, hej, hej. Jakiś nienawidzony sąsiad? Tu rodzinka, wszyscy obok siebie, ale ziomek, kurde, z boku, no dobra. Pewnie go nie lubili w szkole. No cóż, muszę przyznać... Biedny ten aktor, tam musiał tyle czasu leżeć. Glencu radzi sobie dobrze, ale czy nie było tam reakcji? Wolnym krokiem. Niech kocica sobie śpi. My się wycofujemy. Patrzymy, co się dzieje. Ja chory z pracy wróciłem, ostrze za panie gardła i katar. Oj, to zdróbka, Paweł, zdróbka. PL4. Radek, to pewnie chodziło o mnie. Ja jestem Radek, siema. Stary. No teraz taki okres, niestety, chorowity. Ja też byłem niedawno chory, jak wiesz, więc... Zdróweczka, zdróweczka. Chciałem tu pod... całkiem dużych stóp. Jak dla mnie, ja powinienem być... Mogę być Tony Stark? Ja go lubiłem zawsze. Ty możesz być Kapitan Ameryka. Powiem wam, za pierwszy raz było strasznie. Teraz coraz bardziej doświadczenie. Już wiem mniej więcej, na jakiej zasadzie to działa. I czuję się tam już tak swojsko, bym powiedział. Mam taką więź z operatorem, więź z tymi bydlakami, które mnie straszą. Wydaje mi się, że po prostu powoli ja się staję oprawcą ich. Coś szykujecie? Ty co? A Mopszak, jak mogę spytać, jak masz na imię? Bo ja tutaj właśnie lubię zapamiętywać imiona, jak ktoś nie ma w niku. Jestem ciekawy. Mopsiak. Lubisz mopsy? Nie wystraszył? Dobrze, zweryfikowaliśmy sytuację. To nie jest przestraszenie się. Te zabaweczki to jest jakiś hit, nie wiesz co ja dostałam? Szymon. Miło poznać, Szymon. Dostałeś kibel. Dostałem kibel. Oła, woda mi prysła. Mamy to. Stary, hat-trick. To jest pieprzony hat-trick, nie? Czuję się w tym momencie jak Robert Lewandowski. Jak to bez L4? Czyli będziesz ten? Będziesz pewnie do pracy chory? Bez sensu, będziesz zarażał klientów. I tak lubię mopsy. No, mopsiki są słodkie. Ja sam osobiście bym raczej nie chciał, bo wolę duże psy, takie husky albo owczarek niemiecki. Ale mopsy są słodkie. Wolfsburgiem. 5B. Nie, jak to się tam znalazło. Ja też nie wiem. Nie miałem gdzie tego schować, wpadło mi do buzi. Zdarza się. Ważne, że zdążyłeś. Zdążyłem? Tak. Twoja ślina. Też zdążyła, no. Wejdź ze mnie. Mhm. Szczerze nie wiem, czy tam pan żyje. Ten nic, co już teraz nie żyje, ale nie wiem. Wypadek. Nie wiem to ja, czy ty jeszcze żyjesz, ale do domu wejdziesz. Zapraszam do środka. Widzowie, przychodzę z ważną dla mnie informacją. Trzy razy w lesie to Hardcore. Gdzie Sylwia nie była nawet ani razu. Widać, że... Na slamu tak... Widać, że to nie jest, że... Możesz się pożegnać z uczestnikami i opuścić... Dom strachu. Straszyłem się. To była gra. Stary, potężnie się wystraszyłeś. Oh yeah. Tak szczerze. Kłamać się, nie? Zobaczmy powtórkę Glenca. O kurde, wystraszyłeś się, stary. No ja wiem, że to było wystraszenie się, takie bardziej odsunięcie, żeby nie oberwać. Mopsy Gidal, najlepsze są szpice miniaturowe. Szpic miniaturowy? Coś mi się kojarzy, jeszcze aż sobie sprawdzę. Szpic miniaturowy. Aha, to ten, no to one są też słodkie. Ten biały mi się bardziej podoba niż ten.
Jak byliśmy cię na live, też mijaliśmy takiego, nie wiem czego było widać na kamerze, a mijaliśmy takiego właśnie też. Ja zastraszyłem się. To była gra. Stary, potężnie się wystraszyłeś. Ojej, tak szczerze. Nie, no nie, patrzcie, ale skupcie, na slow-mo to widać, że... Straszę się bardzo, żegnaj. Nie, się pokłócić. Już chciałem... Nie. No, zruszył mną, no już bez przesady. Dokładnie tak. Co oznacza, że nie tracisz życia. No wiem. Kij za tobą ruszył, ale mamy drugi replay. Tu już z tą wodą może być takie pół na pół. Stop kibel. No ale ruszyłam w sumie twarzą, tak. Tu już mam ten flinch przy surowości finałowej. Zrobili cię srogo bambuką. Kurde, no dostałam w oczy wodą, ciężko, żeby inaczej zareagować. Prawda? No. Trafiła perfekcyjnie, I know. W oko, no. Ale niestety ten flinch był. Przy finałowym odcinku już nie mogę już temu odpuścić. No cóż, biorę to na klatę. Niestety takie są zasady. Było czerwone światło, którego nie zauważyłaś po wyjściu. Gra. Spodobało mi się to, wyrównałaś, łatwiej. No nie wiem, co ja mam teraz, bo jak się będę odzywać, to też z drugiej strony będę... No tak, dlatego mówię, no i tym razem. Jesteś kuchni, nie wiem. No, coś w ten. Gdzieś pali tu przez okno. No tak. Straszonko. Wszyscy byli świadkiem czerwonego światła od razu, skupieni w bojowości. On serio, ciągle cały ten siedzi na tym jebanym, na tym fotelu. Gotowi do działania. Zobaczymy, co nam to urodzi. Trzymam na oku. Dziś będzie jeszcze drugi live? Chyba jednak nie będzie, kurczak, wiesz? Jak skończę to oglądać, to puszczę twoją drugą piosenkę. Chyba nie będzie, bo ja pójdę do sklepu jeszcze raz sam. Czekajcie, bo tutaj ktoś do mnie pisze. Pójdę do sklepu jeszcze raz, bo praktycznie nic nie kupiłem z tej listy, co miałem. A potem już będę chyba sprzątał, żeby mieć już jutro posprzątane i to po prostu tylko gotowanie i dekorowanie na live. Jutro będzie live wcześniej, jutro live chyba koło 11 zaczniemy jak coś. Taki z dekorowania mieszkania. Ja ciebie straszyć nie będę, bo to nawet się internet nie drgnie. Szczerze, my już jesteśmy, wiecie, twarde sztuki, jest, nie? Twarde oj, sztuki, te oczka ale... im latają, talerze i swoje rzeczy zrobiły teraz swoje, zrobiły swoje. Więc tutaj już z nami teraz chyba nie będą tak... Co to jest na przykład? ...przydzierać. Nie, to, to... Mam jeszcze kilka fajnych pułapek. Oni już wszystko ruszają w tym domu, żeby nas cokolwiek... Zaraz pewnie będzie ktoś z nas musiał robić zadanie. Ale na co dobrze czyta moje intencje? Dokładnie tak, staram się teraz wszystkim poruszyć, żebyście ruszyli pupska z tego salonu, bo czekają na was jeszcze pułapeczki, które z chęcią bym wykorzystał. Bo finałowo na pewno... Finał będzie bez sensu, jak dwie osoby tutaj będą siedziały. Czy ja, czy ty. Mhm. To na pewno coś na finał przyszykowane. Pewnie tak, no pewnie masz rację. Jakbyś się do lasu gdzieś i pojedynek. Nie, kciuki chyba, w moim przypadku, nie? W sensie. Ja i tak jestem zdziwiona z moimi nerwami takimi. Bo to już chyba mówiłam, jak do mnie ktoś podchodzi w centrum handlowym po zdjęcia od tyłu, to ja... To co, tyła prezentacja, nie strach. Aktualny, teraźniejszy. Ale no. No tak. No, może? Może ale... tak. Co? Nie, no nie wiem, może. Nie. Może się udało. Ja widziałam. Okej, okay. Aktywizujemy żyrandol. To było dobre. O, to było dobre. Czyli mamy jednak ten żyrandol, tak jak mówiłem wczoraj. To czyli ten dobre. Też może spaść. To było dobre, bez kito. To było mega dobre. Żyrandol się opuścił. Ten żyrandol, który spadł. Jestem też pod wrażeniem tego, że żaden z nas się nie przestraszył tego, chociaż tak szczerze mówiąc, myślę, że... Ten żyrandol to powinien aktywować wtedy, jak ja wam mówiłem, jak oni siedzieli wszyscy przy tym stole. Mój bit serca mówił coś innego. Jakby ich tu jeszcze pod włos wziąć? Cóż tu mam do wyboru? Też się stresujesz, nie widzę po tobie, że no, ja to Szenkę się po boisz. Widziałem, nie powiem. To Szenkę się boisz. Nie mam wręcz bez przesady, ja nie drgnęłam. Nie, mówię, że widziałem ten, po prostu widziałem. A, że coś widziałeś gdzieś. Aha. Okay. Myślicie, że idzie za nami? Myślicie, że za oknami będą nam stukać? A co widziałeś? Chodzą tutaj dookoła domu. Mhm. Pytanie, z której strony wyskoczą? Oby tylko... Pewnie ktoś, gdzieś, ktoś siedzi przy oknach najbardziej. Myślisz? Myślę, że no, to prawda, wiedziałam, że ktoś zapuka. Wiedziałam. I z Anglii. No tylko chodzi o takie Anglię w grudniu właśnie, taką świąteczną Anglię, żeby sobie pooglądać, pokazać. A Japonia, no pewnie lepsza. Pomogłem ci. Trzymam się mocno. Trzymam się mocno. Może otwórz, zobacz. Nie, dziękuję. Ale w Japonii już parę streamerów też było, nie? W tym roku w sumie.
Dziękuję, ja nie chcę otwierać. Nie ma nikogo w domu. Pułapka z oknem było naprawdę blisko. Ale no, na powtórce musimy zobaczyć, czy przypadkiem Natsu nie flinchnęła, nie zareagowała. Dostajesz opierdziel. Ja bym nie otwierał tego terazu. No dobra, Sylwia. Oj nie! Widzicie, próbowałam, a nie wyszło. Trzeba zobaczyć. Ej, to ja idę siku jak co. Proszę mnie nie zaszyć, jak widzę skibla. Naprawdę. O, w końcu się to jakaś nowa reklama i mamy reklamę T-Mobile. Więc klikajcie w link na czacie i dowiedzcie się, o co chodzi. Dobra, no to dobrze, to, no, to są zasada. Zasady takie. Spódnic nie było? Ale nie można, jak idziesz siku, więc to wiesz, to wbrew zasadom. Ciekawe. No ty kurczę, patrz. Ja nie lubię tego materiału, z którego jest ta... Tam się, że będą jakieś pająki, czynne rzeczy, bo zrobiłem się. Że będą prawdziwe, że te... No, też się tego bałam mama, trochę. Mam arachnofobię straszną, nic już tak. Tam powstała gra, którą wydałem już za dużo. Tsushima, te koszaki, jak się nazywa ta gra? Kosper też z nią gra. Chyba, jeżeli o tą grę nam chodzi samą. Nie boję pojemków. Nienawidzę tego. W ogóle nie lubię owadów. I robali... Ja się styropianu boję i wady. Genshin? Jakoś tak? Styropianu. Elewacja ogólnie. Więc myślę, że dosyć śmieszne mam te. Usiądźcie, rozgoście się. Zielone światło poproszę. Ponieważ... Czerwone zostało wykorzystane. No, może... Pokemony? Ja uwielbiam Pokemony, na tej widzisz w tle, o, tam, o, czekaj, za mną jest ten Pikachu, widzisz taki, o, czekaj, nie z tej strony, z tej, tu Pikachu jeden, tam Pikachu drugi, składany z klocków, składałem go sam i graliśmy na live grę w Pokemony też. Czy mi się udało, albo coś też. Ja uwielbiam Pokemony, Marvel, Pokemony. Sobie pewien twardy dowód na to, jak nie ufać finalistom programu. Siemka, skończyłem, dobrze, to zobaczę później. Dom strachu i jak... Nie przyjmować słuchawki do rąk. Oj nie! To delikatnie odgadała na to. Sprawdzaliśmy już z kilku stron. Ale flinch cielesny jest flinch oczami, jest flinch twarzą i głową. Ja też grałem na Nintendo właśnie Pokemony. Mam tą grę Nintendo... Boże, Pokemony... Nie pamiętam, którą część. Chciałbym sprawdzić, ale mam też właśnie jednego kartridża z Pokemonami na Nintendo. On. Wyszło jak wyszło, kurczę, wiesz co, bo ja się przestraszyłam, że... A jak byłem dzieciakiem, to marzyłem zawsze mieć Game Boya, że na Game Boyu sobie grać Pokemony. Jak wtedy były pierwsze Pokemony, Fire Red, Yellow, czy ten Green. Za mnie uderzy w twarz tą słuchawką, no ale jest jak jest, no. Top 3, nie narzekam. Tak bardzo zaufałaś, może masz też telefon do ciebie. Odpadasz, moja droga, niestety. I swoje ostatnie życie tracisz. Ja nie chcę z nim być w finale. Ja jestem ciekaw tego finału. Jest, tylko się nie pobijcie. To było z tego względu, że myślałam, że mnie walniesz w twarz. No, ale nie walnąłbym cię. No, myślałam, gdyby cię uderzył, to bym tego nie zaliczył. I wtedy ktoś inny straciłby życie. O. Na co? Natomiast tracisz ty, moja droga, więc pożegnaj się z uczestnikami. Odpadasz. Powodzenia, obyście teraz w lesie. Obyście teraz w lesie po prostu. Obyście dostali tak, po nerkach i po stopach. Że po prostu wie. Bardzo najlepszej akcji. Defi, życie, nie śmierć. W obu przypadkach. Ale ktoś jednak będzie musiał opuścić. No teraz są na szczęście zielone, więc kurczę, no tak, możemy sobie możemy się poszwędać. Dajby jakieś zadanie teraz i już by było z głowy. No, coś w tym lesie. Choć pewnie w lesie to ja bym... Pewnie bym nie podołała tak jak ty. Tak mi się... No nie, no nie wiadomo, wiesz. Byłby przez ambicjonalne podejście, mógłby być lekki stresik. No, to prawda. Mamy dwóch finalistów. Finalistów. Taki zaintrygowany hałasami. Finalistów, którzy są w domku z zielonym światłem. Nie mogą się teraz jeszcze straszyć. I nie chciałbym, żeby finał tego programu odbył się w ten sposób, że Kizo Wielki Niedźwiedź wystraszy małą Natsu. Tego byśmy nie chcieli. Naszym zadaniem będzie przetestować jeszcze w boju jedną z tych dwóch osób. I tak właśnie zrobimy. Ten kabel jest nie do tego. Nie do tego, bo jest w środku. Do tego? Do środka. Do tego. Dobra, sprawdzasz tą skrzynię w środku? Nie, ale jej się nie da otworzyć, chyba. No to otwieraj. Ja otwieram, patrzysz. Dobra. Jest coś? Nie. No właśnie, bo teraz też oczami można, wiesz, tak... Nie. A. Masz długą czy krótką? Długą. Czego? Na pewno, aha, to ja na pewno coś na twarzy zrobię. Dziś ci w nocy? Okay. Żetonem. Fan. Zatkał uszy i siedzi na fotelu swoim. Ale patrz jak lata, patrz jak on lata. Zaktywizujcie mi operatora, który jest tam, gdzie była Natsu i niech maksymalnie blisko Kiza walnie kilka razy w okno. Zobaczmy, czy będzie reakcja. Kizo, Kizo!
O. Coś mu tam oczy reagują. Ale nie widzę, żeby była reakcja. Natomiast Natsu, która jest nad wodą, ma za zadanie znaleźć skrzyni token. I właśnie go znalazła, a jej mina mówi sama za siebie. Co ciekawe, w skrzyni znajdował się aktor, który dotykał po ręce Natsu. Ona natomiast w tych emocjach chyba tak nawet nie poczuła. Ej, dobra jest, naprawdę jest dobra laska. Mamy Natsu, która biegnie i ucieka zadania, i Kiza, który teraz się... Jak jesteś ciekawy, bo to polecam taką stronę. Ja właśnie, czekaj, gdzieś tu miałem zapisane. O, tutaj na live sobie graliśmy Pokémon Fire Red. Mogę ci wysłać linka. Są takie w ogóle stare różne gry. Są też Pokémony Fire Red i jakieś tam jeszcze inne. Ja tu właśnie grałem sobie Pokémony i nazywałem sobie widzami. W sensie nazywałem sobie są one złapane Pokémony widzami. Nazwami widzów? Czytaj grę. O. Mam obecnie kurczaka na poziom 10. Właśnie kurczak, nie wiem czy jesteś. Ale złapałem takiego Pokemona, Abrę psychicznego i nazwałem go tobą. Ja chyba nie pamiętam, się, które to klawisze się używało. Mamy Kasię. To jest Monkey. Mamy Polkap, czy też Charmeleon. I to jakiś taki ten Caterpie jeszcze złapany, jeszcze nikt. Można sobie normalnie grać tutaj. Tak na Game Boyu się grało. Albo właśnie na Nintendo. No i normalnie chodzisz, zbierasz poksy i w ogóle, nie? To jest akurat Fire Red wersja. Więc tego linka do ciebie sentam możesz sobie znaleźć. Wylegiwuję na kanapie. I obydwoje chyba nadal jeszcze mają życie. Coś za łatwo poszło. Masz coś dla mnie? No, mam. Dziękuję. Proszę. To nie tracisz życia, szybko poszło. A coś za łatwo. Tak? No. Zapraszam do środka. A to sobie wezmę. Coś za łatwo. Buty moje, to jest dramat. Wypierze się. Co? Biegasz czy co? Stary, no nic mnie nie wystraszyło. W sumie. Tylko buty ubrudziłam. Więc dziwnie. A jak tam ciebie? A dobrze. Wszystko okej? Okay? Cisza była, spokój? Nie, coś się działo. A co? Ale miałem pacjent. Tak? No. Jaki? Nie mogę ci go zdradzić, bo zaraz jeżeli ja pójdę na zadanie, to... No jaki masz patent? Powiedz mi. Nie mogę ci powiedzieć, no, rywalizujemy teraz, nie? Aj, przestań, Jezu. Będziemy mieli obydwoje taki sam patent, to obydwoje będziemy mieli te same szanse. Ale tak to możemy wtedy siedzieć tutaj jeszcze 3 dni. A co, ty kazali ci biegać, czy tak, spuciłeś, tak się zmęczyłeś, co? Po prostu chciałam to jak najszybciej zrobić. Okej. Okay. No chyba, że tak, no co? No nie, no ja przy tobie nie mam szans na 100% później. Znaczy nie, no bo to już jest finał, no było zadanie. Miałem dłuższą zapałkę. Co teraz? No nie wiem właśnie. Teraz znowu będą zapałki czy co? No bo to... Nie mam pojęcia. I o to właśnie mi chodzi. Mam za nadrzu jeszcze kilka pułapek, zanim uaktywnię tą finalną, najmocniejszą. Nikt nie wyskoczył z nikąd? Nie. Właśnie nie. A nawet gdyby wyskoczył, to bym się przestraszył. Bo mam patent. Jaki? Nie powiem ci. Powiedz mi ten patent, no stary, bo... Nie powiem ci. Kurde, no. To naraz załącza? No dobra. By za nudno nie było, wprowadzamy zombiaka do środka. Zobaczymy, jak teraz zareagują. O, zombie. Ej, Kiza jest dobry. Nienawidzę zombie. Już... Ja mogę go obserwować, wiesz? Będzie straszył? Mhm. Dawaj najpierw do niej. Nie, najpierw do niej. Najpierw do niej. To zombie alkoholik. Nie, to jest prosty alkoholik. A ja myślę, że nam zrobi tulipana na mordzie. To. Byłaś blisko. No, to prawda. Chyba mieliśmy reakcję. To ta butelka z takiego cukrowego szkła. Rozczaskał normalnie butelkę na stole, tak wiesz, bez opamiętania. No, ale to nie jest szkło, to jest takie... Nie, no to jest szkło. Nie, to jest taki plastik. I żeby była jasność, nie naraziłbym zdrowia uczestników. Jest to tak zwane filmowo cukrowe szkło, które... Widzicie, znam się, bo kiedyś to zamawialiśmy do domu X też. Aktor rozbił. I Marcin to rozbijał na głowie Adisa chyba czy coś.
na stole. Może i mrugnąłem. Ja też mrugnęłam. A się przestraszyłem. No ja się nie przestraszyłam, ale wiesz, mrugnęłam, bo jakby, wiesz, to jest dźwięk, na który nie da się... No. Chyba mieliśmy drgnięcie. Musimy to sprawdzić. Nie, może zareagowaliśmy. A może ty nie? Nie, jak ty nie, no to nie zareagowałeś w ogóle, no to... To szczerze, należy ci się wtedy wygrana. Naprawdę wtedy ci się należy. Ja oddam ci tą wygraną bezprecedensowo. Nie wiem, może będzie jakieś bardzo bliskie zbliżenie zaraz. Tak mi się wydaje, że będą porównywać, kto miał lepszą reakcję. Tak, kto miał mniejszą. Poza zombie, nie wiem, co może jeszcze dać. Basta zombie. Ale faktycznie wyglądało to... creepy. No, nie w ogóle dobra. Nie lubię film o zombie, ale... Dobry aktor. Dobry, dobry. Spodziewałaś się takiego zadania, takiej sytuacji? No nie, no, nudny ten finał jak barszcz. Czekaj, coś się z tobą stało. Może to była faktycznie jakaś specjalna. Słyszysz cały czas? No co się mówi? Pewnie jest, to jest właśnie to, o czym sobie rozbijałem, pewnie, no, wiesz, w filmach, nie? Hmm. Dobrze, moi drodzy. No to finał, trzeba byłoby już go zakończyć. Tak, rozstrzyga jest druga. Mamy werdykt. I wiemy, kto odpada. Wiemy też, kto wygrywa w ten sposób. Wydaje mi się, że na pewno moje oczy musiały jakoś zareagować, bo tak jak ci mówię, to mówiłam, rozmawialiśmy, że no wiesz, bokserzy latami trenują, że jeżeli że na przykład, że ktoś wyprowadza cios, to ty nie zamykasz oczu, tak, no nie? No a wiesz, no ja nie mam żadnego takiego przygotowania mimo wszystko, więc przypuszczam, że mogłam mrugnąć, tym bardziej, że ja byłam naprzeciwko niego. Myślę, że na co? Nie wiem. Ale wygrała czy przegrała? No w tym momencie by przegrała. Tak uważasz? No tak mam. Tak obstawiasz, tak? Teraz może trzyma na dworze, ale nie chciała się przygotować, twierdziła, że się nie przestraszyła, ale ciężko zipała, więc nie wiem. No nie wiem, no zobaczmy. No dobra, zobaczmy. Już nie będę ciągnął za język. Zobaczmy, jaki jest werdykt finalny w tej sytuacji. No zobaczmy. Zobaczmy sobie naszego zombiaka w akcji. Jestem mega ciekawa, jak on to rozstrzelka, no. I strzał. Tu już do nas idzie z butelką, no nie? Ja mówię, dobra, na głowie nam to rozwali. No ja bardziej wygrałam pewnie. Zobaczmy, mamy więcej nagrań. Zobaczmy raz jeszcze trzecie nagranie zombie. A, no widzisz, mrugnęłam oczami. To było drgnięcie głową, tak, podwójne. I zobaczmy nagranie Kiza. Dobra. Jezu, jak trzyma w napięciu, co? Trzyma, no, trzyma. Wow. Kurde. No nie wiadomo. Ej, chyba bardziej drgnąłeś. Myślisz? No tak mi się wydaje. No nudny, ten finał w ogóle nudny. I kto powinien wygrać stalowe i mosiężne jajca Fondera za to, że jest naprawdę ciężki do wystraszenia? I finalnie, po weryfikacjach, kto bardziej drgnął? Drgnął bardziej Kizon. Gratulacje, Natsu wygrała! Natsu wygrała kolejny program! Niesamowite! Program Dom Strachu! Gratulacje! Mam mosiężne jaja! Gratulacje, wygrałaś jajca, naprawdę! Czy jakiś samochód będziesz, coś? Czemu jajca? Gratulacje! Nie spodziewałem się naprawdę, ja że ty będziesz zwycięzcą. Nie, ja też się nie spodziewałam, szczerze mówiąc. Naprawdę szacun. To jest niesamowity item do mojej kolekcji, do gablotki, żeby po prostu postawić takie jaja. Naprawdę? Będę ci przypominały o tym, jak tutaj dużo musiałaś wytrzymać. Szanuję raz jeszcze, gratulacje. Dziękuję bardzo. I dziękuję za wzięcie udziału. To wszystko, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć. Słabe, w sensie... Fajny potencjał ma ta seria, ale no słabo. Mogli to jeszcze lepiej jakoś zrealizować. Ten finał to w ogóle był nudny. Siemano, ja jestem Rezi i witajcie. Niestety. Kto musi konto nie zmierzać, ja zmienię na drugie konto. Siemano, ja jestem Rezi i witajcie w programie Dom Strachu. 8 znanych influencerów. Siemano, ja jestem Rezi i witajcie. Niestety. Finał. Nie. Do views. Praktycznie cały odcinek się nudziłem. Ale ma to potencjał. I oby seria wyszła dużo strasznie. No, takie co to było. Radek hejci. No ja po prostu szczerą opinię daję, nie? Tak naprawdę ten finał był najnudniejszy z tych wszystkich odcinków. Szczerze bardzo, że przebijam. Świetny pomysł na serial, uwaga ode mnie. Powinieneś wchodzić do domu w trakcie nagrywek. No to jest większość komentarzy takich, że taka konstruktywna krytyka, nie? Ale łapkę na zachętę zostawimy.
Czekajcie, bo Kuba mi wysłał wczoraj. Tą piosenkę, co wczoraj nie chodziła. W sensie, co nie dało się otworzyć. Bo grają na YouTube'a. Okej, zapowiada się ciekawie, uwaga. A czekajcie, to jest przyspieszenie chyba? A nie. Kasia Madzia, tu każdy zaczyna. Polka, szpatinka, energia płynie. Razem się śmiejemy, aż serce nie minie. Wariata rapta, codziennie jest show. Gdzie Kuba za Polski krzyczy, let's go. Wariata Radka, codziennie jest show. Gdzie Kuba za Polski krzyczy, let's go. Kuwartusz z wampirkiem humoru dostarcza, a szofik z uśmiechem bohatce się szarca. Widzowie, wariata, to wielka rodzina. Kasia, Madzia, tu każdy zaczyna. Polka, szpatinka, energia płynie. Razem się śmiejemy, aż serce nie minie. Z nimi jest mile. Widzowie, u wariata to wielka rodzina. Kasia, Madzia, tu każdy zaczyna. Polka, szpatinka, energia płynie. Razem się śmiejemy, aż serce nie minie. My razem jesteśmy, to moc nam się mnoży. Dzięki tej rodzinie dzień staje się boży. Wariata oglądać to więcej niż gra. Tu każdy widz to bratnia dusza, dusza! Widzowie, u wariata, do wielka rodzina. Kasia, Madzia, tu każdy zaczyna. Polka, szpatinka, energia płynie. Razem się śmiejemy, aż serce nie minie. Widzowie, u wariata, do wielka rodzina. Kasia, Madzia, tu każdy zaczyna. Polka, szpatinka, energia płynie. Razem się śmiejemy, aż serce nie minie. Razem się śmiejemy na dobre i złe. Rodzina wariata, serce ich w tle. Fajne, dzięki Kubuś. No tam trochę poprzekręcane są te ksywki niektóre, ale podejrzewam, to też trochę przez AI może być poprzekręcane. Po prostu, że nie przestało tak jak powinno, ale fajne. Fajne, w ogóle ten AI to jest taki potencjał z tym wszystkim. Tak samo jak ten filmik dzisiaj wam wysłałem na TikToku, jak ktoś tam zrobił, że influencerzy chodzą i zbierają niby te, nie? Te słodycze. To tak realistycznie wygląda, że normalnie ja w szoku, nie? Czekajcie, mam to wysłałem na grupie chyba, nie? No patrz, chyba Julka Żuga, no jak żywa, i te dzieci jeszcze za nią stoją. Mocne to jest. Ci też, no tak to wygląda realistycznie bardzo. Mocne. Starsze osoby to by były w stanie w to uwierzyć, tak naprawdę, że tak to wygląda, nie? Dobra, widzowie, dziękuję wam za dzisiaj. Ja idę sprzątać, idę jeszcze te zakupy drugi raz. Dokupić brakujące rzeczy. Jutro się widzimy. Czekajcie, jak dzisiaj sobie posprzątam, to zostaje nam udekorować i pogotować.
To jedno ciasto francuskie w piekarniku, to szybko, po prostu rozsmarujemy, cyk, to będzie 30 minut. Te ciasteczka powinny nawet troszkę dłużej. Te pajęczynki. No, myślę, że o 11 trzeba by było zacząć. Sprawdzę, Detowski, sprawdzę sobie zaraz po live. Myślę, że o 11 trzeba było zacząć ze wszystkim, żeby się wyrobić. 11 do 16 mamy 5 godzin. 5 godzin się wyrobię, myślę, że tak. Dobra, dostępnie się widzimy koło 11 jutro. Zapraszam was na dekorowanie domu tym, co mamy, bo nie udało się nic dokupić niestety. No i sobie coś tam pogotujemy tego halloweenowego. I tyle. A kto nie może być, no pewnie tam większość z gdzieś tam też jedzie właśnie na te grobingi i tak dalej. To potem wam zrobię z tego, zapiszę wam ten live na YouTubie. To sobie będziecie mogli nadrobić, jak ktoś będzie chciał. No, także dziękuję wam za dzisiaj, bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze, jak ktokolwiek brzmi, święto zmarłych, bawcie się dobrze, nie? Odpocznijcie. Jutro się widzimy koło 11, a kolejny live potem dopiero w poniedziałek wieczorem. Czyli 4, jeżeli się nie mylę. I może to zrobimy wtedy, chociaż nie wiem, w poniedziałek przedłużany, to trochę dziwne. Ale jak teraz nie będzie chłopaków, to w końcu zrobić przedłużany. Może w piątek zrobimy sobie przedłużany? Przyszły? Jest to jakiś pomysł? No, także dzięki. I z kim się jutro widzę, to do zobaczenia, a z kim nie, to miłego weekendu. Bye.